Wiemy sporo o tym, jak drzewa rosną i jak umierają, a niewiele o tym, jak się rodzą. Powodem są lata nasienne. Lata nasienne to ogromna międzyroczna zmienność w produkcji nasion. Są lata, gdy drzewa produkują tysiące nasion i lata, gdy nasion nie ma prawie wcale. Zmienność ta powoduje, że dopiero dziesiątki lat obserwacji pozwalają wyłapać znaczące trendy. W moich badaniach wypełniam tę lukę, używając setek godzin pracy ekologów poprzedniego pokolenia. Wiele wyników jest alarmujących. Lata nasienne, które kiedyś były skuteczną strategią reprodukcyjną, przestają nią być. Międzyroczna zmienność, zsynchronizowana między osobnikami, pozwala roślinom unikać konsumpcji nasion, dzięki naprzemiennemu głodzeniu i nasycaniu konsumentów. Podobnie pozwala na efektywne zapylanie, dzięki nasyceniu powietrza pyłkiem w latach masowego kwitnienia. Globalne ocieplenie rozstroiło lata nasienne, zmienność i synchronizacja się załamały. Regularna produkcja nasion prowadzi do zwiększonych strat na rzecz konsumentów. Drzewa produkują nasiona, ale tracą je na skutek rozchwiania lat nasiennych przez coraz cieplejszy klimat. Coraz częściej występujące susze zwiększają śmiertelność drzew. Odkryty przez nas nieoczywisty spadek w płodności sugeruje, że lasy nie zrekompensują zwiększonej śmiertelności większą reprodukcją.